Chodzisz cały czas do kawiarni relaks? Oczywiście. A wiesz, że są osoby, które chodzą tam specjalnie dlatego, bo ty tam chodzisz? Ktoś mi tak powiedział, że, że, się, że są osoby, które chodzą tam, że, że ja tak. do filmu je wybiorę. Tak, tak jak znalazłam agatę czemuchocką do Idy. Ja, ja, ja słyszałam taką opowieść. Oskarowego filmu Pawła Pawlikowskiego. Oskarowego, tak. Kto jest w tak fajnej pozycji artystycznej, w wieku 50 lat, jak ja, jeżeli chce, mogę robić filmy z międzynarodową obsadą, a kto chcą ze mną pracować? Oczywiście nie jest tak, że pieniądze nie spadają z nieba. Zawsze ciężko jest znaleźć pieniądze na film. Ale w momencie, w którym miałeś film w konkursie w Wenecji, który będzie pokazywany na całym świecie w kinach, bo kobieta wchodzi do kin na całym świecie, no to oczywiście nie jest to aż tak trudne. Po prostu ludzie chcą ze mną pracować. Ja niesłychanie serio traktuję lojalność, bo tak zostałam wychowana. Teraz ze zdumieniem patrzę się często na właśnie młode pokolenie, gdzie ta lojalność nie jest taka ważna w ogóle, że nie zostały przekazane w ogóle te wartości. Też nie ma przywiązania do autorytetu, też nie ma autorytetu, jednak byłam w takim świecie wychowana. I tak na przykład nawet w takiej relacji z taką osobą jak Trudy czy Sting też trzeba być lojalnym. Czyli to nie jest relacja, którą wykorzystujemy dla własnych jakichś korzyści. Po prostu to jest zwykła znajomość, kumpelstwo. A lubisz plotkować? Uwielbiam plotkować. I... Ja chciałam Cię podpytać o tak. tę rodzinę Stinga, którą spędzaliście razem w Sarajewie. Nie mogę, nie mogę opowiadać no. o tym. <laughs> Dobrze, ale było fajnie. Bardzo. Cześć, Tu Natalia Szymańczyk. Witam Cię w moim podcaście. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Klinika Dermatologii i Medycyny Estetycznej The Clinic, miejsce, w którym znajdziecie dostęp do najnowocześniejszych technologii i które działa w myśl hasła Enhance Your Beauty, uwydatnia naturalne, drzemiące w nas piękno. W moim podcaście goszczę dzisiaj Małgosia Szumowską. Cześć, Cześć, dzięki, że jesteś. Czekałam Cześć. trochę na ciebie. Słuchaj, Miło mi. to mój pierwszy podcast, taki debiut mam podcastowy. Rewelacja. Jesteś teraz po dłuższym wyjeździe. Naładowałaś baterię? Oj, na pewno tak. Chociaż chciałabym jeszcze z dwa miesiące dłużej je ładować, jak nic. Ale twoje zajętości nie pozwalają ci na to. No może nawet nie tyle zajętości, ile to, że mam córkę w wieku szkolnym i, i po prostu mogłam ją wyrywać na miesiąc, a nie mogę jej wyrywać na trzy. Ale gdybym mogła ją wyrwać na trzy, to nie wahałabym się siedzieć sobie na Fuertaventurze, surfować i pracować stamtąd. Dlatego no, mój zawód pozwala mi na to, że właściwie mogę pracować z każdego miejsca na świecie I, i, i o tyle jest to komfort, tak? A na pewno, jak jestem tam, w takim miejscu, w którym codziennie surfuję i jakby mam taką głowę, ocean totalnie oczyszcza moją głowę, i wszystkie problemy stają się naprawdę o wiele mniejsze. I jak widzę, jak ten poziom stresu totalnie spada, i, i na końcu to już jest taki kompletny chill out. Tak czwarty tydzień już wchodzi taki chill na maksa. <laughs> że już nie chcesz wracać. Nie zapominasz, I zapominasz, do i czego właśnie, właściwie masz wracać. I właśnie nie rozumiesz, czemu masz wracać, tak. I właściwie jak wróciłam, to miałam takie poczucie, że sama siebie nie rozumiałam, że ja nie mieszkam w takim miejscu, w którym właśnie mam ten surfing, jest słońce, w którym mogę, że tak powiem, naprawdę no, robić wszystko to, co robię, ale bez tego elementu takiego stresu wielkiego miasta, nie. Także, no, coraz bardziej myślę o, o tym, czegoś nie zmienić w swoim życiu, jednak i nie, i nie udać się gdzieś naprawdę na dłużej, przynajmniej raz w roku, w takie miejsce. Mogło się ja lubię na początku takie abstrakcyjne pytania na rozruch zadać. Słuchaj, jutro twoje życie dobiega końca. Co Chodź. robisz dzisiaj? Co robić dzisiaj? Jutro moje życie dobiega końca. Tak, co robisz dzisiaj? Dzisiaj jest ten dzień. Nie wiem, no myślę, żebym się spotkała ze swoimi wszystkimi przyjaciółmi i odbylibyśmy jakieś super imprezę, jakąś totalnie szaloną imprezę yy, i tak oto pożegnalibyśmy się z życiem. <laughs> Myślę, że to byłaby po prostu impreza, na której każdy robi co chce i nie ma żadnego określonego stylu i po prostu to jest tak zwane całkowite odpięcie wrotek. No, co zrobić w momencie, w którym jutro masz umrzeć. No. A ostatni film? Nie mam takiego czegoś, nie. Jednego, jedynego, który chciałabyś obejrzeć jako ostatni? Nie, nie mam, tak chyba, bo, bo tych filmów jest strasznie dużo i właściwie cały czas się zmieniają. Moje pytanie nie jest bezpodstawne, dlatego że wiele z Twoich filmów poruszało właśnie temat śmierci przemijania, radzenia sobie z tym, tak. y, choroby bliskich, y, odchodzenia bliskich. I interesuje mnie Twoja relacja ze śmiercią. Czy to jest temat jeszcze, który Cię w ogóle interesuje? No, bardzo mnie interesuje. Ostatnio właśnie jestem pod dużym wrażeniem tego filmu All of Us Strangers. Mm -hmm. Nie wiem, jaki jest polski tytuł. Ja go już zobaczyłam Znam ten. na... Chyba Wszyscy Nieznajomi. Tak. Tak. Obejrzałam y ten film na platformie... Dobrze Nieznajomi. Dobrze Nieznajomi. Obejrzałam ten film na platformie Oscarowej, bo jestem członkiem Akademii, więc tak. mam tą szansę oglądać te wszystkie filmy wcześniej. I, i to jest super rzecz. Więc... Cały ten pobyt na Fuerte Aventurze, to były też wieczorne projekcje z tej platformy, tych najlepszych filmów. I rzeczywiście jestem bardzo zaskoczona, że w tym roku jest tak wysoki poziom kina artystycznego reprezentowany w Oscarach. No to powiedzmy sobie szczerze, nie często się zdarza, bo często to są czysto komercyjne filmy i wielokrotnie się mówi o upadku właściwie nawet, już, że coś taka straszna komercja w tym roku jest inaczej. I wiele z tych tytułów opowiada właśnie o, o, o śmierci. Może w taki bardziej odważny sposób, no bo często dla ludzi jest to temat tabu, jednak. No i właśnie ten film niesamowicie, dla mnie przynajmniej, porusza temat śmierci, umierania i właściwie tej granicy pomiędzy życiem i śmiercią, życiem a śmiercią i takim oddalaniem się od tych osób, które umarły i takim. Bądź zapominaniem o nich, bądź jakby przypominaniem, że oni żyją w naszych snach. No, myślę, że jest coś takiego, dla mnie jest coś absolutnie fascynującego w temacie śmierci, bo jednak ludzie starają się spychać ten temat, a wydaje mi się, że właśnie często artyści, osoby, które, no nie wiem, czy urodziły się z jakimś rodzajem innego typu wrażliwości, mają coś takiego, że rzeczywiście codziennie myślą o śmierci. I zauważyłam, mhm. i że znam takich ludzi, właśnie, nie wiem, młodych reżyserów, reżyserki i oni też tak mają. A często jakaś osoba, która zupełnie nie ma wspólnego z jakby kreatywnością, yy, mówi, jak ty, jak ty możesz myśleć codziennie o śmierci, że on nie rozumiem tego, nie? Mhm. A <grafię> jest... czy powodem jest to jakaś taka wrodzona jakby wrażliwość większa tych ludzi i zastanawianie się nad sensem swojego istnienia? Nie wiem, czy rodzona, też bym chyba nie robiła takiego czegoś, bo wrażliwości mogą być różne. Nie ma mniejsze i większe i są różne typy wrażliwości. No, myślę, że ludzie, którzy jakby tworzą coś, próbują coś stworzyć na podstawie jakichś własnych przeżyć, no zawsze sięgają do tych takich ekstremów po prostu, bo jeżeli nie sięga się do ekstremów, to. Ciężko jest stworzyć coś, co w ogóle jest poruszającego, tak? Czyli jakby pewnych skrajności, choroba, życie, śmierć, seksualność, że to zawsze się gdzieś kręci wokół tego, gdy tymczasem te tematy dla przeciętnego zjadacza chleba są często tematami tabu, tak? Jakby takimi tematami, których się unika, bo one są niewygodne. No więc rolą artysty jest poruszanie tych niewygodnych tematów, ażeby ożywić tych ludzi, którzy. Zmusić do myślenia, do myślenia krytycznego, do tego, żeby poczuli inaczej mm, wagę życia i wagę każdego dnia. Więc myślę, że świat jest dobrze gdzieś tam pomyślany, że jedni ludzie mają ten dar i są po to, żeby budzić tych innych, a ci inni z kolei często są w stanie otrząsnąć tych kreatywnych z, jakich, z jakiegoś ich nadmiaru iluzji czy snów i tak dalej. Więc. Taki to jest balans i myślę, że to jest normalne, że tacy ludzie jak ja będą więcej myśleli o śmierci. Nie jest to podyktowane. Oczywiście ja przeżyłam wiele śmierci w swoim życiu i byłam otoczona i znam ludzi, którzy są w moim wieku i nie przeżyli żadnych śmierci, mhm. osób bliskich, jeszcze jakby to jest przed nimi, tak? No to ja miałam rzeczywiście, nie wiem, to szczęście w nieszczęściu, czy nieszczęście w szczęściu, że przeżyłam tego bardzo wiele, bardzo wiele tego widziałam i najbliższych osób, i, i przyjaciół, i różnych ludzi. Więc mogę powiedzieć, że czuję się może ciut bardziej oswojona z tematem niż te osoby, które tego jeszcze nie, w ogóle nie zaznały, tak? A myśli, że czarny humor to jest dobry sposób na oswajanie właśnie takich trudnych tematów jak na przykład śmierć. No, no dla mnie w ogóle czarny humor to jest to jest najlepszy sposób na oswajanie życia, bo ja uważam, że do życia nie można podchodzić ze śmiertelną powagą. Uważasz, że tak nie wyjdziemy żywi z niego. Nie wyjdziemy z niego żywi, dokładnie. I naprawdę, jeżeli pozwala ci skala Twoich problemów na to, bo ja nie mówię, że jak masz takie naprawdę ekstremalne problemy, tak? Ktoś z Twoich bliskich bardzo ciężko choruje i tak dalej, to wtedy jest ciężko to obśmiewać wobec jakby powagi sytuacji. Coś no, jest ciężko, człowiek ciężko popada w depresję. Ale myślę, że tak na co dzień, jeśli mamy takie problemy jakie mamy, to lepiej nie nurzać się w tych problemach z mojego punktu widzenia, bo wtedy one tylko i wyłącznie rosną, najlepiej jednak je ironicznie... Wśmiać. Powiedziałeś, że jeżeli ciężkie tematy są na tapecie, to, cię, to trudno może o ten czarny humor. A ja ci powiem, że właśnie może jestem wyjątkiem e, potwierdzającym regułę tak naprawdę, ale ja jestem po doświadczeniach nowotworowych. I to naprawdę takich ciężkich. I w momencie, kiedy byłam w, e, w trakcie diagnozy, czyli nie wiedziałam jeszcze wóz, przewóz, dobrze, niedobrze, 5% szans na wyleczenie, śmierć, nie śmierć i tak dalej. Czarny humor to był właśnie e, sposób, ci. który mi bardzo pomagał. Kuriozalna sytuacja, ale bardzo to denerwowało moją rodzinę. Bo na przykład byłam w Galerii Mokotów z moim, z moim mężem. Idziemy alejką, on się ogląda za jakąś kobietą, patrzy na nią po prostu. A ja mówię: jeszcze mnie dobrze nie pochowałeś, a już się oglądasz za innymi i szukasz nowej żony. <grym> <grym> I on był po prostu zszokowany tym, ale mnie to naprawdę pomagało. Nie, no to mi, ja to totalnie rozumiem i bardzo szanuję. I ja oczywiście tą samą metodę stosowałam, przechodząc przez swoje ciężkie chwile, będąc świadkiem osób, które odchodziły na tak ciężkie choroby, bądź chorowały i tak dalej. Do dziś mam też przyjaciółkę, przyjaciółkę która aktualnie jest właśnie chora na nowotwór i, 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 i jakby jej rokowania no, są różne, tak? nie wiemy tak naprawdę jakie są i też często żartujemy. Dzwonimy do siebie i żartujemy i tak dalej i tak dalej. Więc myślę, że na pewno, no nie no to oczywiście, że to pomaga, tak? To pomaga, no. Bo jednak czego by o tym nie myśleć, no to to nasze życie, ta skala naszego życia jest jednak mała, nie? Jeżeli się tak oddalimy i popatrzymy trochę z zewnątrz, zrobimy dwa kroki do tyłu, no to trzeba podejść do tego racjonalnie. No, ludzie zawsze żyli, zawsze umierali, umierali w o wiele większych, y, trudniejszych okolicznościach niż my. Zawsze ja też porównuję swoją pozycję uprzywilejowanej osoby i moje życie jest uprzywilejowane, pomimo tego, że przeżyłam dużo strat, jednak do innych żyć które nie są w ogóle uprzywilejowane. Ludzie przeżywają potworne rzeczy, wojnę, co się dzieje teraz w Gazie, co się dzieje w Ukrainie. Przecież w ogóle i zawsze jak o tym myślę, to wtedy właśnie y, mam takie poczucie, że w ogóle nie wypada narzekać. Tak? Ja mm -hmm. przynajmniej coś takiego w sobie mm -hmm. mam. Mm -hmm. I mam taką w sobie determinację, że po prostu trzeba walczyć o to, żeby każdy dzień przeżyć w pełni. A w pełni to jest śmiejąc się, Ironizując, biorąc życia garściami, jestem tego typu osobą, ale powiem Ci szczerze i widzę, że Ty też jesteś tego typu osobą, że nie jest takich ludzi dużo. Nie jest. Nie jest, właśnie. I, często, I to jest szokująca i, poza często. Tak, też. i to jest szokujące. Ja często bardzo irytuję tak. ludzi, wzbudzam w nich jakąś niechęć, uważają, że jestem, nie wiem, wyższościowa, oceniająca, bezczelna, arogancka. Yy, bo no, woleliby pewnie, żebym to moje zachowanie było jakby bardziej konwencjonalne, tak? A jednak mm -hmm. ja właśnie mam zawsze poza tym mam coś takiego, że zawsze robię wszystko na przekór. I tak mnie mój ojciec nauczył, i po prostu mm -hmm. miałam takiego ojca, który mnie nauczył tej takiej wrodzonej przekory, co czasem mi bokiem wychodzi, bo już umiem się zapędzić w koźrók, po prostu jestem już tak przekorna, że aż za bardzo przekorna. No, ale ta, taki, mam, taki mam charakter i tak rzeczywiście, no, wo, nie, nie lubię mazać się, nienawidzę takiego podejścia w swoim własnym życiu, że nad każdym problemem się pochylać. Mhm. Nie, wolę jakby analizować. Nie, nie analizuję, idę do przodu. Po prostu wydaje mi się, że tyle pokoleń ludzi przed nami przeżyło podobne problemy, tak? Czy wychowawcze, czy zdrowotne, czy mentalne, i tak dalej, że no, tak jest los człowieka. Że jakby trzeba się. Jakby... Dziwne jest, jak człowiek nie ma zgody na to, jaki jest los, jaki jest los człowieka. Tak? Los człowieka jest udokumentowany przez historię, przez społeczeństwa, przez życiorysy. Tak? Dlaczego nazwy to miało nie spotkać? Nie? Te jakieś złe rzeczy. No. Tak. Więc bądźmy na nie. Nie wiem, choć trochę przygotowanie, nigdy nie jest człowiek do końca, nie? Ale no ja mam taką postawę i nigdy nie pochylam się nad, nad swoimi jakby słabościami. Nie pochylam się nad tym. Nie, nie, nie analizuję tego. I jeszcze też potrafisz pociągnąć <coughs> innych do góry. Ciągnę innych do Twój góry. Twój mąż, Mateusz Kościukiewicz, powiedział całkiem niedawno w wywiadzie, że gdyby nie ty, nie dożyłby 27 roku życia. To co ty przystący. zrobiłaś, że dożył 37 i chyba ma się całkiem nieźle. Nie no myślę, że on trochę przesadza i trochę żartuje. To jest taki znowu czarny dowcip. Yy, nie, no myślę, że właśnie swoją taką postawą, yy, którą mam, hmm, bezkompromisową i taką bardzo yy, nieowijającą w bawełnę, jestem osobą, która mięci kłamać, kłamać. Ja mówię to, co myślę, tak. Często oceniam po prostu bank sytuację. Ludzi to boli, tak. Ale potem Daję im to do myślenia i po paru dniach wracają do mnie i mówią, sobie, wiesz, co masz rację. Nie? Mhm. Nikt mi takiego czegoś nie powiedział, no bo też jakby w dzisiejszych czasach ciężko jest coś takiego mówić, bo jakby wszystko jest zakazane, pewne rzeczy są zakazane, nie wolno, nie wolno ludzi traumatyzować, nie powinno się rozmawiać o ich słabościach. Mhm. Tymczasem ja nie umiem się dostosować do tego nowego modelu, i cały czas to robię. Mhm. I, I na przykład w zetknięciu z młodymi ludźmi. Stykam się z czymś takim, że oni są zszokowani, no bo oni są zupełnie tym pokoleniem y, osób, jakby przechodzących przez terapię i tak dalej, gdzie to wolno, tamtego nie wolno i tego musisz unikać unikać toksycznych relacji, unikać tego, unikać tamtego. I spotykają się ze mną i są zszokowani, że jakby nie poruszam się w tym świecie. Czyli na przykład mówię, mówię wprost, a to, co zrobiliśmy, mi się nie podoba, albo to jest głupie. Albo o, to jest fajne, nie? Albo to jest brzydkie, a to jest ładne. I oni w ogóle są zaskoczeni językiem, którego ja używam. Ale bardzo dużo młodych ludzi chce ze mną pracować i bynajmniej nie czują się jakoś źle ze mną, tylko nagle zaczynają czuć, że to jest fajne, że to jest taki kop, który ja im daję. I nie tylko młodzi ludzie, ale w ogóle. No i tylko teraz chodzi o to, że. Taka osobowość jak moja, tak jak mówię, może być bardzo irytująca, więc jest zdecydowanie tak, że bardzo dużo osób mnie od razu odrzuca i jest po prostu pozamiatane, i jest jakaś część osób, i to jest mniejsza część osób, o wiele mniejsza, kto, która lubi to i która z tego czerpie. Także ja nagle mam na tych ludzi wpływ, potrafię zmieniać ich życie, a zawsze właśnie w takim kierunku, w jakim ty mówisz, że do przodu, nie? Nie, nie, do tyłu, nie patrzymy do tyłu, nie rozważamy swoich traum nie, i tak dalej, nie? Czyli swojego wewnętrznego dziecka też nie poszukujesz za bardzo? Ja jestem dzieckiem, ja nie muszę <grym> tego czas. szukać, ja mm -hmm. w ogóle nie mam takiego czegoś jak szukanie wewnętrznego dziecka, bo, bo raz, że to brzmi strasznie banalnie. Bardzo modne w tej chwili. A, a dwa, że ja niczego takiego nie muszę szukać, bo ja jestem dzieckiem, ja jestem wielkim dzieckiem. Mm -hmm. Ja po prostu nigdy nie przestałam być dzieckiem. Umiem się cieszyć jak dziecko, umiem się zachowywać dziecinnie i, i jestem wielkim dzieckiem, ale bardzo doświadczonym. Jestem takim dzieckiem, które dużo przeżyło, więc mogę się podzielić swoją wiedzą z innymi ludźmi. Pochodzisz z domu, w którym wszystko było wolno tak naprawdę. Twoi rodzice tak. nie sprawowali za bardzo, mówiąc bardzo delikatnie, kontroli nad tobą i nad twoją siostrą. Mogłyście robić wszystko. Mogłyście palić papierosy, mogłyście palić jointy w domu. Tak? Ja się z siostrą tak nie wychowywałam, ona jest od mnie dużo starsza. Więc jakby no jej los jest trochę co innego, ona też pochodzi z in ma innego tatę. Mm -hmm. e, więc muszę mówić trochę za siebie. E, no, na pewno moi rodzice rzeczywiście pozwalali mi na wiele, ale też jakby obdarzali mnie od razu zaufaniem. Czyli ja miałam mieć kredyt zaufania, że właściwie mogę robić, co chcę, ale podejrzewam, że gdybym przekroczyła ich kredyt zaufania, nadużyła ich zaufania, to już bym nie mogła robić, co chcę. Mm -hmm. I bardzo podobną metodę wychowawczą ja zastosowałam. I uważam skutecznie. Mam 19-letniego syna i jestem, uważam, bardzo zadowolona z niego jako człowieka, i na pewno na pewno nasza relacja jest uczciwa, i na pewno on jest osobą, która nie kłamie. Ja nigdy nie miałam takiego po prostu poczucia, że ja nie mogę mu, że ja mu nie mogę ufać. Nie miałam takiego poczucia, więc on też gdzieś szedł i ja po prostu powtarzałam model swoich rodziców, tak. Mówiłam Ci, ja Ci ufam, nie ma problemu, oczywiście idź, ja się kładłam spać, a ja nie patrzyłam na telefon, czy on wrócił, czy on nie wrócił. Po prostu budziłam się rano i tyle. I jakby za zakładałam, że on jest na tyle mądry, że będzie umiał się odnaleźć w każdej sytuacji i miałam rację, tak? Więc myślę, że ogromna to jest bardzo ważne, czy my ufamy innym ludziom. To jest ważne w przyjaźni, w małżeństwie, w, w byciu rodzicem. Ludzie często nie ufają nie dają tego rytu zaufania i rodzi się bunt tak ze mm -hmm. strony drugiej strony ktoś chce zrobić na złość także tak moi rodzice mi pozwalali na wiele i nie zawiedli się na mnie nigdy i ja również pozwalam na wiele i na, do tej pory też na razie się nie zawiodłam no to prawda córka no, ona <grym> tu pewnie mam obiekcję, bo już 11 lat i jest to demon wcielony tak tak więc tu nie wiem jak będzie czy to tak, ta metoda zadziała, a, <laughs> może nie zadziała. A czy ty byłaś kiedyś y, krytykowana za swój model macierzyństwa? Bo oprócz tego jeszcze wiem, że stawiasz y, mocno na swój rozwój, co tak. nie jest może bardzo popularnym wśród tak zwanych madek w Polsce na przykład. Y, pojęcie. Ci, mało mi to obchodzi, mhm. I nigdy się nie zastanawiałam nad tym i nigdy nie byłam aktywną matką na tych wszystkich y, grupach, y, jakichś matek, y, klasowych i. I po prostu, szczerze, powiem ci, ani mnie nie interesuje, jak inni wychowują swoje dzieci, ani nie interesuje mnie opinia innych, jak ja wychowuję mhm. swoje dzieci. Ja również uważam, że my mamy znikomy wpływ na swoje dzieci, nie przeceniałabym tego. Myślę, że każdy jest gdzieś indywidualną bytem i nie mamy wpływu takiego, jak nam się wydaje na tych mhm. ludzi. Mhm. To, co się dzieje we wczesnym dzieciństwie, nie wiem, do 5, 6 roku życia, to jest super ważne. Czyli, że miłość, musisz oddać miłość, dziecku czuć się kochane. Właściwie co się wydarzy potem, trudno mieć na to stuprocentowy wpływ. Często to są rzeczy, które bardzo nas zaskakują, tak? A poza tym wychodzę z założenia, że jeżeli nie mam ja szczęśliwego życia, no to moje dzieci również go nie będą miały. Ja swoje szczęście stawiam na pierwszym planie i tak, no to na pewno było tak, że niejednokrotnie koleżanki dziwiły się temu, że ja w ten sposób robię, bo dla nich na pierwszym miejscu było szczęście dzie dzieci, ale no ja widzę same plusy tej metody. Dlatego, że ja nie jestem sfrustrowaną matką. Po prostu. Ja nie mam w sobie tej frustracji, którą mogłabym mieć, gdybym poświęciła, zawsze stawiała na pierwszym miejscu ich mhm. potrzeby. Ja stawiam na pierwszym miejscu moje potrzeby i potem naturalnie mam siłę i ochotę yy, dla nich. Mam siłę i ochotę. Pokazujesz się po prostu szczęśliwego człowieka. Tak. W domu. Tak, spełnionego, który realizuje swoją pasję, robi to, co lubi, do niczego, stara się nie zmuszać w miarę do niczego. Oczywiście no, są chwile, w których yy, się zmuszam do jakiejś rzeczy i wtedy jestem naprawdę wkurzona mocno. <śmiech> <śmiech> Oczywiście, że tak. <laughs> ja mam taki cytat z ciebie, który myślę, że jest trochę klamrą tego, że nie spoglądasz wstecz, ale też chyba kluczem do tego, Sukcesu twojego rodzinnego, jeżeli mogłabym go tak nazwać. Nie spoglądam w przeszłość, często w ogóle nie pamiętam tego, co się zdarzyło. I czy to jest klucz do pracy z Michałem Engertem, który przecież jest twoim byłym partnerem, a jest cały czas w twoich filmach Ale bardzo to ma obecny? Bardzo zaznaczyłeś, że jest byłym partnerem. Ja w ogóle tego nie rozumiem tego podejścia również. Ludzie się tak dziwią, mhm. że ja się przyjaźnię z byłymi partnerami. Powiem ci tak, z wszystkimi byłymi partnerami się przyjaźnię. Tak. Nie ma ani jednego byłego partnera, z którym bym się nie przyjaźniła. Jacek Drozio, który jest twoim montażystą i ojcem starszego syna. Maćka. Tak, dokładnie. Czy Maja Ostaszewska, która jest obecną partnerką Michała i też jest obsadzana przez ciebie w filmach. Czy dla mnie najważniejsze mhm. jest po prostu to, jaką osobą jest Maja, tak? Że jest osobą, która, którą lubię, która ma jaja, która jest dobrą aktorką, którą chce widzieć w swoim filmie. Ja po prostu nie jestem osobą małostkową. I uważam, że to również pomaga mi w życiu. Rzeczywiście bardzo. Nie pamiętam złych rzeczy. To na pewno jest tak, że ja w ogóle, rzeczywiście mało co pamiętam, jak mam być mhm. szczera. Na pewno nie pamiętam takich szczegółów, chociaż mam świetną pamięć, ale do innych rzeczy. Hmm, ale nie pamiętam takich szczegółów, że na przykład trudno jest mi w ogóle sobie przypomnieć, o co się z kimś pokłóciłam. W ogóle nigdy nie pamiętam. Rewelacja. Potem spotykam tych ludzi, oni noszą w sobie jakąś zadrę. Ja nie pamiętam, o co poszło. Dziwna, nawet nie pamiętam na przykład również, że się pokłóciłam. Więc no, ktoś mógłby to uznać za jakąś cechę pewnie narcystycznego egoizmu w zenicie? Ja jednak uważam, że to jest taka chyba naturalna obrona. Właśnie, że ja jakby nie chcę tych złych rzeczy pamiętać i nie chcę tego w sobie nosić, dlatego że chcę być szczęśliwa i chcę swoje mm -hmm. życie przeżyć, na ile to jest możliwe w sposób radosny, jakiś stabilny, i tak dalej. To po co ja mam rozpamiętywać tą, tak? Nie, nie pamiętam złych rzeczy, nie pamiętam w ogóle dobrych rzeczy też nie pamiętam. Po prostu mam coś takiego, że idę do przodu, tak? Cały czas mam w sobie to, ten głód. Ja jestem głodna, ja mam apetyt, ja jestem ciekawa. Ja nie widzę powodu, żeby się zatrzymywać nad czymś, co było w przeszłości. Ja myślę, że genialna cecha. Gdyby można było sobie takie tabletki zażyć na zapominanie, to byłby na, naprawdę lepiej. Na pewno to jest no, dobra, dobra cecha. Rewelacja, no. rewelacja. No. Koleguje się ze Stingiem. I to nie jest koleżeństwo byle jakie. Prawda? Bo już od kilku, kilku lat. No, myślę, że to jest tak. Koleguje się to, już za mocno powiedziane, no, ale na pewno lubimy się, szanujemy się nawzajem. No, jego żona Trudy y, była producentką filmu z Naomi Watts Infinite Storm. To się wszystko działo w lockdownie i mieliśmy okazję spędzić całą dużo czasu. I podczas realizacji filmu, i podczas montażu filmu. Także rzeczywiście no, jest to jakaś taka nietypowa znajomość. Nie? Także jak gdzieś... On jest tu w okolicy, to zawsze jakoś tam się spotykamy. No, nie jest to jakoś super często, ale na pewno jest to też taka osoba, na którą można liczyć i, 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 i super wspaniały człowiek, bardzo bezpretensjonalna osoba. Tak. A jak wyglądała wasza rozmowa? Jak wyglądała twoja rozmowa ze Stingiem, podczas której przekonywałaś go, żeby nie występował dla telewizji Polskiej pod rządami Jacka Kurskiego? No, to było tak bardziej, że tak powiem. Wystarczyło parę słów. I tutaj tak. żeśmy razem z Michałem Egzertem, który też się bardzo dobrze zna z Trudy Styler i Stingiem, po prostu wrzucili im, że tak powiem, trzy czy cztery słowa, że to jednak nie byłoby najlepiej, gdyby właśnie on się tam pokazał z takich a takich przyczyn. I natychmiast zetknęliśmy się z absolutnym zrozumieniem. Po prostu to znowu jest to, co jesteśmy na początku rozmowy. Albo ufamy sobie, albo nie, tak? Ja buduję relacje z ludźmi tak, że jeżeli już mam jakieś relacje z ludźmi, to one są oparte na wzajemnym zaufaniu, ja niesłychanie serio traktuję lojalność, bo tak zostałam wychowana. Teraz ze zdumieniem patrzę się często na właśnie młode pokolenie, gdzie ta lojalność nie jest taka ważna w ogóle, że nie zostały przekazane w ogóle te wartości, też nie ma przywiązania do autorytetu, też nie ma autorytetów, jednak byłam w takim świecie wychowana. I, i, I tak na przykład nawet w takiej relacji yy, z taką osobą, jak Trudy, czy Sting, też trzeba być lojalnym. Czyli to nie jest relacja, którą wykorzystujemy dla własnych jakichś korzyści. Po prostu to jest zwykła znajomość, kumpelstwo, tak? I tak podchodzę do wszystkich ludzi, których poznaję, tak podchodzę do ludzi, których poznaję, poznaję poznam w swoim życiu, mam dużo szczęścia, masę gwiazd. Nie wiem, na czym to polega, ale nawet moi znajomi się śmieją ze mnie. Bo ja ciągle kogoś poznaję w jakichś bardzo mhm. dziwnych okolicznościach. Mhm. I, I to są często największe gwiazdy. I chyba taki właśnie mój dość bezpretensjonalny stosunek do nich, że ja do nich podchodzę jak do po prostu normalnych, normalnych zupełnie ludzi, ludzi mhm. no gdzieś ich ujmuję i mhm. często często pozostajemy z sobą w jakimś dłuższym kontakcie, natomiast nigdy w życiu by mi nie przyszło do głowy wykorzystywać te relacje. Ja tym osobom ani nie proponuję ról filmowych w swoich filmach, ani nie, nie biegam za nimi, po prostu uważam, że to nie wypada. Mhm. I, I myślę też, że właśnie to jest to, co kryje się pod słowem lojalność dla mnie, że jeżeli ktoś mi oferuje cząstkę siebie, chociaż jest jakąś wielką gwiazdą i poświęca mi swoją uwagę i mówi: słuchaj, jak masz jakiś problem, to zgłoś się do mnie i tak dalej, to. On mnie obdarza zaufaniem, a ja powinna być do tej osoby lojalna i nie, nie nadużywać i nie wykorzystywać tej znajomości. I nigdy bym tak nie zrobiła. Może na tym coś tracę, nie wiem, ale no, takie mam po prostu podejście i to nie do. Mam takie podejście jakby do wszystkich ludzi, tak? że w ogóle mam szczęście do spotykania na swojej drodze życiowej wspaniałych ludzi, producentów, czy profesorów, tak jak Hasa, tak, tak jak mistrz. tak mojego mistrza, tak jak potem super producenta Karla Baumgartnera, świętej pamięci, który odkrył kustolicę, odkrył Dziemar i można powiedzieć odkrył mnie, niestety zmarł, to zawsze na swojej drodze spotykałam takie osoby. Te osoby mnie kształtowały i właśnie dawały mi taką wiarę, że ta moja droga jest gdzieś słuszna, tak? Że to, co robię, te moje filmy trafiają do tych osób, i że to wszystko gdzieś się toczy w taki sposób, w jaki nie wiem, miało się toczyć, tak? Także ja jestem głodna, ja jestem pazerna. Ja jestem zawsze chcę odnosić sukcesy i każdy tak ma. Ale myślę, że jest pewien limit, i pewne rzeczy, których nigdy bym nie zrobiła dla sukcesu. Na przykład no. masę rzeczy. Masę. No, nawet nie ma na przykład, no, po prostu to ważniejsze jest życie, właśnie jakby, że tak odwrócę to, nie? Nie zachowałabyś się nielojalnie wobec kogoś? Nie, nigdy przykład. bym się nie zachował nielojalnie, się... nie nadużyłabym czegoś zaufania, nie, mówię o osobach, które są mi bliskie, tak? A nie o osobach obcych. I na pewno nie przedkładam paradoksalnie tego życia filmowego nad, nad życie w ogóle, tak? Chociaż może to właśnie jest mój błąd, bo jak tak patrzę na biografię nie wiem, właśnie Wajda, nie na przykład, mm -hmm. którego też znałam, miałam, miałam przyjemność go znać, to Wajda jednak, dla niego najważniejszy był film. Kino. To jest taka, może, bardzo postawa i z dawnych czasów, i, i trochę związana akurat, że to był męski zawód, ale właśnie, że kino, kino, kino. Natomiast dla mnie też jest bardzo ważne życie. Ja lubię życie. Lubię surfować. Mogę jeździć po świecie, kocham dobre wino, umiem świetnie gotować, kocham dobre jedzenie, uwielbiam ubrania. Ja myślę, że to się cze, często nie, nie klei ludziom, nie? Mhm. że ludzie myślą, że o, reżyserka, mhm. to powinna być jakaś osoba, która porusza się tylko i wyłącznie w jakichś sferach intelektualnych. Mhm. Tymczasem ja pod jakąś swoją inną twarz pokazuję, że ja się interesuję właśnie modą, a ja bym powiedziała tak, że Tarkowski też się interesował modą. Kupował sobie futra w Mediolanie, mm. po pięć par takich samych butów. U, uwielbiał siebie, lubił dobrze wyglądać. I, I to jest akurat jeden z moich ulubionych reżyserów. I nie on jeden. Więc myślę, że no są różne typy osobowości. Ja mam taką osobowość. Lubi się pobawić życiem trochę, tak? A lubisz plotkować? Uwielbiam plotkować. I, ja chciałam się podpytać o tę tak. rodzinę Stinga, którą spędzaliście razem w Sarajewie. Nie mogę, nie mogę opowiadać no. o tym. Dobrze, ale było fajnie. Bardzo. Wspomniałyśmy o twoim mistrzu, Jerzym Wojciechu Hasie. Powiedziałaś, że on był właśnie takim twoim drogowskazem trochę, zwłaszcza na początku twojej kariery filmowej. On powiedział, że jak, nie osiągnie się, jak się osiągnie sukces, to ma się samych wrogów. To się sprawdziło? Nie powiedział samych, ale powiedział, że ile? Ta ilość tych osób, które źle ci życzą, że tak mm -hmm, powiem, tak. rośnie. I osób, które liczą na jakieś Twoje potknięcie. Myślę, że to się sprawdziło w pewnej mierze. O tyle, że na pewno to jest taki zawód, w którym jest dużo zawiści. I nie tylko w naszym zawodzie, ale w innych zawodach i w aktorstwie, i w reżyserii. Na pewno jest coś takiego, że są te osoby, które gdzieś tam się dopchały w jakieś dobre miejsce, ulokowały się w jakiejś dobrej pozycji, i te osoby, którym to się nie udaje, i zawsze jest ten dysonans, i na pewno to generuje taką dynamikę pewnej, pewnej złości, rozgoryczenia na, na, na tych ludzi, którzy gdzieś tam zaszli dalej. No i to się odczuwa. Tak, ale ja również nad tym się nie zastanawiam, tak jak nie zastanawiam mm -hmm. się nad ocenianiem mnie przez innych ludzi, tak jak nie, tak nie zastanawiam się nad tym, ile osób mi źle życzy i tak dalej, po prostu nie, mm -hmm. szczerze mówiąc, strata czasu kompletnie. To mm -hmm. i negatywne na przykład oceny twojej twórczości też cię nie dotykają? W ogóle nie. Ja mm -hmm. nawet nie oglądam sama swoich filmów. I również chyba po ruch, montażu, tak. No tylko wtedy. Tylko oglądam je na premierze w Wenecji czy w Berlinie, ale ja nie oglądam swoich filmów, ja się nad tym w ogóle nie, nie przystaję. Ja już myślę o kolejnym filmie, ja teraz głową jestem w kolejnym, następnym swoim filmie. I myślę, że chyba ta cecha jest moją najlepszą cechą. Że ja się w ogóle nie oglądam, ja nie siedzę, ja nie oglądam swoich filmów, ja ich nie analizuję. I jeszcze jestem teraz w takim wieku, że jak mi ktoś mówi, że te filmy są beznadziejne, to ja po prostu, mnie to naprawdę nie dotyka. Bo nawet może się zgodzę, że część z nich mi się też nie podoba. Mm -hmm. Już jakby co innego, już ja szukam dalej, już ja się rozwijam. Ja się po prostu cały czas rozwijać chcę. Rzeczy, który by się kurczowo trzymał swojej twórczości, uważał się za Bóg wie kogo, no znam takich reżyserów, to no to ma słaba szansę na rozwój. A utrzymujesz w ogóle kontakty z innymi reżyserami? Jesteś w przyjacielskich stosunkach, zwłaszcza z tymi, którzy odnosili odnoszą sukcesy za granicą. No na pewno tak, na pewno był były cały taki okres, że, że trzymaliśmy się taką dużą grupą takich reżyserów i na pewno się przyjaźni do dzisiaj ze Skolimowskim mam, mm -hmm. e, e, miałam i mam, do, mam dobre relacje z Agnieszką Holland, e, jak Paweł Pawlikowski mieszkał w Polsce, to również byliśmy, tak oczywiście, że tak blisko, e, znam Agnieszkę Smoczyńską, tak oczywiście, to jest naturalne, bo to zawsze jest taki wspólny temat do rozmowy, nie? Że, że sobie zaczynasz od razu gadać, o to ty tak, a to taka, jaki twój kolejny projekt, a ja tu tak. No, to jest takie, to jest fajne, że ktoś cię rozumie, nie? A jak spotykam potem tych reżyserów na całym świecie rozmaitych, y, którzy są w bardzo podobnej pozycji jak ja, y, jakieś reżyserki i tak dalej, które, nie wiem, mają jakieś nagrody na festiwalach, robią kolejny film, wszystko tak na rynku międzynarodowym, no to to są genialne spotkania, bo nam się buzia nie zamyka, bo mamy naprawdę o czym pogadać. Chodzisz cały czas do kawiarni relaks? Oczywiście. A wiesz, że są osoby, które chodzą tam specjalnie dlatego, bo ty tam chodzisz. Ktoś mi tak powiedział, że, że, się, że są osoby, które chodzą tam, że, że ja tak. do filmu je wybiorę, tak, tak jak znalazłam Agatę Czechowską do idy. Ja, ja, ja słyszałam taką opowieść. Oskarowego filmu Pawła Pawlikowskiego. Oskarowego, tak. tak. A najlepsze jest to, że siedziałam ostatnio tam i siedziała jakaś taka bardzo ładna, piękna dziewczyna. I ja mówię, o Boże, trzeba zrobić zdjęcie trzeba coś. Ale usłyszałam, że ona mówi po angielsku. No to już nie mówiła po polsku. Tak no mówię, to już gorzej. Ale tak się jej cały czas przyglądałam, i wszyscy już tam się chichotali dookoła. Że ja już znowu <grymu> na kogoś tam się, <grym _> że nasadzam. się uda <grym> Ta kogoś. <grym> tak, tak. Słyszałam, że podobno są y, grupy osób, które chodzą tam specjalnie. Po tej anegdocie, która miała miejsce właśnie w relaksie. A to fajnie, no to jest mi ulubiona kawiarnia. <grym> Twój najnowszy film. Aczkolwiek nie ten, nad którym pracujesz już teraz, tylko ten, który już nakręciłeś, kobietazy. z. Możemy tak. porozmawiać? Oczywiście. E, historia Anieli, która mm, no, przeżywa swoje życie jako Andrzej. Większość tego życia, całą sporą część swojego życia czuje się kobietą, ale ukrywa to. Dlaczego ten temat? Ten temat, no tak, za nami bardzo długo chodził. No to też, to było tak, że już 15 lat temu chcieliśmy z Michałem Eglertem opowiedzieć taką historię. Dlaczego? No bo ona jest niesamowicie fascynująca. To jest taka historia o tożsamości, nie? Taka. A potem, żeśmy do tego dodali, jakby historię Polski, czyli całą tą opowieść, jak my pamiętamy historię Polski od małego dziecka aż do dziś, i w tym zamknęliśmy życie Anieli. E... No, ten film był trudny dla nas, bo myśmy zrobili ogromny research, szczególnie Michał, hmm, dotyczący takich osób. No, bo teraz mamy problemy osób trans młodych, czy tam w pewnym wieku, a mało się mówi o problemach osób trans w naszym wieku, czyli 45+, plus, 50. I to często są osoby, o których się w ogóle nie rozmawia. I to są ludzie, których przeszłość jest naprawdę ciężka, bo oni, oni Czuli się już po prostu zupełnie w niewłaściwym, jakby zamknięci jakby ciele, w czasach, w których w ogóle o tym się nie mówiło. Nie było internetu, nie było telewizji, był komunizm. Nie, w ogóle nie dało się nigdzie znaleźć na ten temat informacji. Tak, myśmy się spotykali z dużą ilością osób trans, takich właśnie już starszych, w tym z Grocką, z Anią Grocką, która bardzo nam pomogła przy tym filmie, z Edytą Becker. I to był film o tym. To był film o trans osobie z naszego pokolenia. I myślę, że to jest największa wartość tego filmu, bo jest dużo filmów w świecie, które opadają o trans i są queerowymi filmami, i robionymi bardzo często przez właśnie osoby trans bądź osoby queerowe. Ja nie jestem są so trans ani queerową, mhm. Michał też nie, I, i mieliśmy takie poczucie, że może niesłusznie zabieram się za ten temat. No, ale zaczą, jakśmy zaczęli grzebać, rozmawiać z Anią Grodzką, z Zetą Becker i z młodszym pokoleniem Angelą Gettler i Anu Czerwińskim, okazało się, że wiesz, nie ma osób, które by zrobiły taki film yy, w Polsce o trans która przeżyła 40 lat historii Polski i która przeżyła w jakiejś małej miejscowości. No, że nie ma nikogo takiego oraz że yy, nie ma. Nie ma takich reżyserów, tak, ani reżyserek, które podjęłyby się w tym danym momencie, teraz, tego tematu. I oni bardzo chcieli, żebyśmy to zrobili. Dopingowali Was w ten, Dopingowali. Że tego, że nie jesteście osobami z taką tak. historią, to że zrobicie to dobrze. No tak, no bo, tak. No i, I jakby mało tego, byli z nami na planie. Anna Grodzka wystąpiła w filmie, Anu Czerwińskiego, Angela Gretelary. Wszyscy nam pomagali, ta Becker. I, I myśmy bardzo dobrze poznali to środowisko. Dlaczego to było trudne? Znaczy, to jest na pewno film dla nich. I to jest film, który będzie walczył o to, żeby zmieniło się to prawo w Polsce, prawo osób, żeby było prawo dla osób trans przychylne, żeby w ogóle było jakieś prawo, bo nie ma żadnego. I żeby była ustawa o małżeństwach jednopłciowych. I, I my będziemy silnym głosem. No ale dlaczego ten film był dla nas trudny? No bo to jest film bardzo zaangażowany jednak społecznie. I, i myśmy musieli się liczyć z wieloma wypadkowymi realizując ten film. Z wieloma głosami, musieliśmy oddać szacunek. Nasze podejście było bardzo takie: myśmy się musieli wyedukować, nauczyć całego nowego języka, żeby oddać szacunek tym osobom, tak? no, bo jakim prawem my nagle robimy o tym mm -hmm. film? I to było trudne doświadczenie, ale bardzo wartościowe na pewno. Powiedziałaś w którymś z wywiadów, że poznaliście dużo historii osób e, transpłciowych, które są rozdzierające serce, <laughs> które rozdarły Wam serce. Tak. Pamiętasz takie, które wywarły ja no, największy no, wpływ? No, ale ta historia, która jest u nas w filmie, jest wzorowana na prawdziwej historii. E, osoby, która być może będzie chciała wziąć udział częściowo w promocji naszego filmu, jeszcze nie wiem. E, ale no, spotkaliśmy lekarza, który powiedział nam, że przyszła do niego kobieta, która, której historia jest trząsająca z mojej miejscowości, która ma dwójkę dzieci i żonę. I e, Pojechaliśmy tam i co się okazało, spotkaliśmy jakby no, dwie kobiety, dwie, dwoje dzieci i całą taką historię, że super nieprzychylne nie, nie było wobec niego i rodzice, którzy się nie odzywali, mieszkając w jednym budynku i miasteczko, które udawało, że nie widzi tego w ogóle, mhm. że ta kobieta jest kobietą. Ciągłe mówienie po, 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 ze, że męskim zaimkiem, jakby kompletnie ignorowanie, jakby w ogóle zauważanie tego, czyli jakby już nawet coś niesłychanie paradoksalnego, plus pani prokurator z, z tej miejscowości się uwzięła na tą osobę i zaparła się, aby yy, wsadzić tą osobę do więzienia. Bez powodu? Z, no, z, 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 powodu, z małego pomysł. przewinienia. Uh -huh. I w każdym bądź razie to się wszystko gdzieś tam udało, więc ta historia jest u nas w filmie opowiedziana, ta historia jest opowiedziana. I to, są, to jest jedyna para w Polsce, która jest nadal małżeństwem, chociaż powinny, powinny się rozwieść w świetle polskiego prawa, ale jednak są nadal małżeństwem, no bo dwie kobiety w związku małżeńskim czy że po 15 października 2023 zmieni się istotnie sytuacja takich osób w naszym kraju? No ja myślę, że to zajmie trochę czasu. Dlatego, że hmm. widzę, że to nie jest pierwszy temat, na, pierwszy temat do zmiany, że tutaj się innymi sprawami rząd zajmuje. I Jednak Polska, co by nie mówić, jest konserwatywnym krajem oraz rządzący też wbrew pozorom są konserwatywni, także nie wiem jak będzie. No, my na pewno będziemy Walczyć o to z tym swoim filmem i promując go, a żeby to się zmieniło? Dotykasz często twardych, mocnych tematów. Sponsoring, um, ksiądz, który boryka się ze swoją homoseksualnością. Teraz temat, który mówi, że był bardzo ciężki dla was. Czy ty masz taką misję trochę w sobie, że chcesz edukować społeczeństwo polskie? Bo kiedy te filmy twoje wychodzą, no to jest taki moment, że myślę, że Polacy dostają trochę po głowie, jeśli chodzi o ich sposób myślenia. No, na pewno, nie wiem, czy edukować. Na pewno nie wiem, czy ja chcę edukować, chyba się nie czuję edukatorką, ale na pewno lubię prowokować. Tak? Mm -hmm. No, tak jak mówiłam, prowokować do myślenia i tak dalej. I to jest bardzo ciekawe, że często jestem postrzegana właśnie w Polsce jako taka osoba, która yy, której głosu się nie lubi. Tak jak ja prezentuję jakby często nasz naród, że ich obnażam pewne słabości, tak. czy tam obśmiewam i tak dalej, tego się nie lubi. Natomiast spotkałam się z Cordellem który z którym się oczywiście bardzo dobrze znam i który miał bardzo podobną sytuację na Węgrzech. Mhm. I, I aż do tego stopnia, że on już jakby w ogóle też z przyczyn politycznych, bo tam jest fatalnie, no u nas jest o wiele lepiej. On się po prostu wyniósł do Berlina, dlatego że nigdy, jego, on był często atakowany za to, że w ogóle źle reprezentuje Węgry. I potem spotkałam wielu, 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 wielu reżyserów z całego świata, w tym ostatnio Antonetę Kasajnowicz, która dostała kam złotą kamerę za debiut, jest Chorwatką, i to samo spotkało się ją w Chorwacji. Mhm. I więc ja myślę, że to nie jest kwestia moja. To nie jest kwestia, że ja coś tu jestem wyjątkowa. Mhm. Nie. I chyba nawet nie temat polskości. Może. I chyba nawet nie temat polskości. Ja myślę, że to jest po prostu to, że. Wszystkie narody reagują jakoś alergicznie na swój wizerunek w świecie. A ja jestem tą osobą, która się przebiła, nieliczną w tym gronie malutkich paru osób, które się przebiły ze swoimi filmami na świat, i ludzie bardzo patrzą mi na ręce, jak ja przedstawiam swój dom, tak? I to mhm. się dzieje w każdym kraju. Ludzie mhm. innym patrzą na ręce, jak ty przedstawiasz swój dom, i często nie są z tego zadowoleni, tak? No Chyba to jest taki mechanizm, przeciw któremu nie ma co się sprzeciwiać. No Po prostu to tak działa. A czy ty miałaś takie przebłyski w sobie, myślenia, że chciałabyś się wynieść na stałe z Polski? Ja miałam przed... Właśnie po to, żeby mieć taką wolność, może większą. No czy ja i tak mam tą wolność? No masz, ale wiesz, żeby nie było tych głosów w ogóle, żebyś w ogóle była za granicą. No nie, nie chciałabym. Dlaczego? 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 Niech sobie głosy będą i mi przeszkadzają czy głosy. Czyli lubisz to. Nie wiem, czy lubię, ale jestem tyle dorosłą i dojrzałą osobą, że mam świadomość, że. Ma opcję, że mnie wszyscy lubili, i tak mhm. dalej. A poza tym, tak jak Kornel mi powiedział, ja mu wtedy narzekałam, bo to było chyba z 8 lat temu, że tam mhm. mam taką sytuację i tak dalej. I on mówi: Słuchaj, no, gdybyś mi powiedziała, że cię w Polsce lubią, i tu jesteś wysoko notowanym reżyserem, to bym uznał, że jesteś słabą reżyserką. <laughs> No więc jakby, no bo to jest trochę taka zasada, no nie? Tak. Czyli, że nie wkładasz jakiegoś kija w mhm. mrowisko, nie, nie dochodzi twój głos na zewnątrz, tylko jest tutaj. No to jakby on szuka, on personalnie, jakichś głosów, które wykraczają, po, rozwalają te mury granic, nie? I no, i no i myślę, że dlatego nie przejmuję się tymi głosami. Nie, mhm. może się nimi przejmowałam 8-6 lat temu, ale czym ja się mam przejmować? No kto jest w tak fajnej pozycji artystycznej, w wieku 50 lat, jak ja. Ja mam dostęp do międzynarodowej obsady, jeżeli, jeżeli chcę, mogę robić filmy z międzynarodową obsadą, aktorzy chcą ze mną pracować. Yy, oczywiście nie jest tak, że pieniądze nie spadają z nieba i zawsze ciężko jest znaleźć pieniądze na film. Ale w momencie, w którym miałeś film w konkursie w Wenecji, który będzie pokazywany na całym świecie w kinach, bo kobieta wchodzi do kin na całym świecie, no to rzeczywiście nie jest to aż tak trudne. Po prostu ludzie chcą ze mną pracować. Jesteś dumna z siebie? Tak, bardzo. Tak, jestem się dumna i, 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 i mam nadzieję, że będę z siebie jeszcze bardziej dumna. A co uważasz za swoje takie top 3 sukcesy? Top 3 sukcesy. Czy to jest teraz to, co się dzieje, te najnowsze, czy właśnie sięgasz pamięcią gdzieś jeszcze. Nie, myślę, że na pewno te nagrody w Berlinie otwierają najwięcej, w sensie mm -hmm. w ogóle nagrody, mm -hmm. niestety. Mówię niestety, no bo to jest ciężko dostać nagrodę bo no, zaczęło się od tego, od różnych tam nominacji do europejskich nagród filmowych, odkrycie, to, tamto, nagroda w Tesalonikach y, nagroda w lokarno która już widziałam, że bardzo dużo zmienia. Natomiast moment, dostałam od Dara Aronowskiego, najlepszy reżyser y, na Berlinale, Zabody Ciało, no to już y, natychmiast y, agenci amerykańscy, y, masa propozycji, zagranicznych scenariuszy, już dostęp przez tych agentów do do obsady międzynarodowej, to są takie kamienie milowe. Jest... A potem Grand Prix za twarz. Za twarz, która właśnie w Polsce jakby no nie, niezbyt się podobała, a mega się podobała w Anglii. I, i to Grand Prix, tak? które otrzymujesz. No i potem dla mnie niesamowitym było przenieść się z Berlinale do konkursu weneckiego. No bo jeżeli ja miałam film w konkursie w Wenecji w tym roku z Lantimosa, które akurat tam wygrało i zasłużenie. I z całą masą innych tego typu tytułów, no to nagle czujesz się w bardzo wąskim gronie w Europie, w jakimś bardzo wąskim, elitarnym gronie, które z sobą gdzieś tam konkuruje, czasem przegrywa, czasem wygrywa, ale no już jesteś w tym gronie. Więc ja jestem z tego dumna, że są kamienie milowe w mojej i Michała Englerta karierze yy, i oby tak dalej. Powiedziałeś, że masz dostęp, to już jest u Ciebie, że tak powiem, w Twojej codzienności, żeby mieć dostęp do ekip filmowych, aktorów i produkcji na światowym poziomie, ale są takie, którym Ty odmówiłaś powiesz? Czemu odmówiłaś? Ale który? Ja bardzo dużo odmówiłam. Na przykład amerykańskim produkcjom, superprodukcjom jakimś odmawiałaś. To czy to nie nie no, czy To jest rzeczy? bardzo skomplikowane. Myślę, że to głupio zabrzmi po prostu w podcaście. Jeżeli mhm. nie wchodzisz w takie, wiesz, niuanse tej sytuacji, no to to się wydaje, że ktoś się pozycjonuje, że on odmawia i tak dalej. To nie jest tak. Po prostu to jest często zbieg różnych okoliczności. Mhm. Dostajesz propozycję, musisz nagle wszystko rzucić, tu masz dzieci, jakiś swój projekt. Jechać nagle do Ameryki, nie wiem, na pół Roku. Znam ludzi, którzy tak robią, polskich reżyserów, i szanuję to. Natomiast mi, mi to przychodziło z dużym trudem i nie chciałam podjąć takiej decyzji. I rzeczywiście proponowano mi bardzo wiele seriali, o czym ja oczywiście zapomniałam. I ostatnio otworzyłam sobie plik w komputerze, bo chciałam pokazać mojej asystentce, młodej reżyserce Pełockiej Szkole Filmowej anglojęzyczne scenariusze, seriali, treatmenty, Biblię, żeby po prostu jej pokazać, jak to się pisze. I ja się patrzę, a czego tam nie było? I wtedy naprawdę się zdziwiłam, że ja rzeczywiście nie, 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 nie poszłam w ogóle za tym. Za serialami, które są topowe, o których wszyscy mówią. No bo to jednak tak się dzieje, że trafiasz do jakiejś agencji, oni szukają reżyserów do, i reżyserek do tych epizodów, tych seriali. Tak? No bo kto ma to robić? Mhm. Przecież las o was to zrobili sami ludzie z Europy Wschodniej. Sami. To może zrobić. Jasmila zbanić mm -hmm. i tak dalej. I, I tylko, że to jest trochę tak, że w momencie, w którym masz poświęcić, nie wiem, rok czy tam pół roku ze swojego życia, a to nie do końca jest twoje, nie, nie ty się pod tym podpisujesz. To nie jest twoja rzecz, nie? No to jest właśnie o to pytanie: jak prowadzić swoją karierę? Ja uważam, że trzeba prowadzić, budując swoje nazwisko. I to, że będziesz robił jakieś joby, na rynek anglojęzyczny, możecie przynieść prestiż znowuż w Polsce, że tu wszyscy mm -hmm. powiedzą, o Jezu, ona robi tak. serial znany. Mi to niewiele da. Chyba, że to byłby mój autorski serial. To może z drugiej strony. Nie to, czemu odmówiłaś, ale to, o czym marzysz. Marzysz jeszcze o czymś? Dostaniesz Oscara? No, mam nadzieję, że dostanę Oscara. I oczywiście. to jest właściwa odpowiedź. <laughs> Wiesz, jak tu ludzie odpowiadają? No, zobaczymy. Nie, no, nie można tak mówić. No, nie, ja bym bardzo chciała dostać i złotą palmę w Cannes, i złotego lwa w Wenecji, i Oscara. No, a jak nie dostanę, no to hmm, będę zła. Brawo i tego <laughs> Cię życzę. Małgosiu, bardzo Ci dziękuję, że byłaś gościem mojego podcastu. <laughs> dziękuję bardzo, bardzo miło.